17 marca jest Dniem Świętego Patryka, patrona Irlandii. Z tej okazji co roku w szkołach katolickich odbywają się zajęcia, na których uczniowie poznają zwyczaje i tradycje tego kraju z Wysp Brytyjskich. Wszyscy uczniowie przychodzą też do szkoły ubrani na zielono, a podczas zajęć uczą się m.in. tańca irlandzkiego. Świętego Patryka jest już naszą tradycją szkolną. Co roku organizujemy ten dzień szczególny dla naszych uczniów. Polega to na przygotowanych stacjach przez uczniów, na których mogą się dowiedzieć różnych ciekawostek kulturowych na temat samej Irlandii, czyli kraju anglojęzycznego, a także na temat świętego Patryka, który jest patronem Irlandii. On chrystianizował Irlandię, tłumaczył poganom, na czym polega istnienie Trójcy Świętej w jednej osobie i dzięki temu właśnie wykorzystywał trójlistną koniczynę. Tak więc uczniowie w tym dniu mają możliwość zapoznania się z faktami kulturalnymi, a także poszerzają swoje słownictwo. Tego typu poznawanie kultury krajów anglojęzycznych jest dla uczniów ciekawe. Dzisiaj mieli możliwość zapoznania się z tańcami irlandzkimi, były warsztaty plastyczne, także kawiarenka, na której mogli uczniowie spróbować ziemniaków, które są tradycyjnym warzywem tego narodu, a także zapoznały się o podstawowych informacjach na temat świętego Patryka i na temat Irlandii. Taka formuła zajęć pokazuje, że oprócz nauki, gramatyki czy słownictwa uczniowie poznają także kulturę krajów anglojęzycznych, co jest bardzo ważne w procesie nauczania języka obcego. Chęć poznawania danego kraju powoduje, że dzieci w ten sposób uczą się lepiej i bardziej efektywnie. I dla nich chyba jest to zdecydowanie ciekawsze niż taka nauka właśnie gramatyki czy słownictwa. Zgadza się. Nauka przez zabawę obowiązuje jak gdyby na wszystkich etapach edukacji, począwszy od małych dzieci, ale z doświadczenia wiem, że starsi uczniowie również lubią się uczyć przez zabawę i w ten sposób bardziej się motywują, żeby ten język odkrywać. Ta wiedza jest poszerzana stopniowo. Przede wszystkim Anglia i Stany Zjednoczone. To są kraje, o których uczniowie wiedzą najwięcej, dlatego też chcielibyśmy zapoznać ich z Irlandią, z kulturą Irlandii, że język angielski nie kończy się tylko na tych dwóch krajach. Dzieci już uczone są języka angielskiego od podstawówki, a nawet od przedszkoli, więc ten proces edukacyjny jest znacznie dłuższy. Dzięki temu jest bardziej efektywny i język angielski otacza nas na każdym kroku i nie możemy się oszukiwać, jest potrzebny później, żeby zdobyć dobrą pracę, żeby komunikować się z innymi i wyjeżdżać za granicę, żeby też poszerzać swoje horyzonty. Więc to jest coś, co jest wymagane od każdego młodego człowieka w dzisiejszych czasach.